Dziś rozmowa raczej będzie krótka. Porozmawiajmy o samym zakupie wozu paszowego. Rozumiem, że najważniejsza jest cena. To zależy. A jaki ma pan samochód? No, czerwony. No tak, przy zakupie wozu paszowego, który niejednokrotnie kosztuje jak dobrej klasy samochód, warto zwrócić uwagę na inne cechy niż cena i kolor. Najważniejszą rzeczą jest jakość wykonania. Jeżeli dany producent od wielu lat działa na rynku i ma sprzedane kilkaset takich maszyn, to możemy się spodziewać, że jakość wykonania będzie bardzo dobra. Dodatkowo warto czasami się spytać hodowców, którzy użytkowują ten wóz paszowy, czy są z niego zadowoleni. Jednakże warto tutaj pamiętać, że nie zawsze wóz paszowy, który sprawdza się u sąsiada, będzie dobrym wyborem dla nas. Podczas podejmowania decyzji o zakupie wozu paszowego musimy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Między innymi to, jakie mamy pasze objętościowe, ponieważ nie każdy wóz paszowy jest w stanie dobrze pociąć i wymieszać siano kiszonki z traw czy z lucerny, tym bardziej jeżeli one były zebrane w późnej fazie wzrostu rośliny. Wóz paszowy musi pociąć, wymieszać, robić to powtarzalnie i równomiernie rozsypać na stole paszowym mieszaninę pasz. Dlatego polecam przed zakupem wozu paszowego wynająć go na testy we własnym gospodarstwie, co oferują najwięksi producenci. W jakim celu to zrobić? Pozwala to naocznie stwierdzić, czy dany wóz paszowy będzie idealnym wyborem dla naszego gospodarstwa. Dodatkowo warto podczas testów, ażeby doradca żywieniowy za pomocą sheet Penn State określił strukturę fizyczną, jak i homogenność danego TMR-u. Najlepsi producenci udostępniają maszynę na testy za darmo. Czyli na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Warto wziąć pod uwagę to, czy producent oferuje dostępny serwis na terenie całego kraju. Maszyna, jakim jest wóz paszowy, pracuje w bardzo specyficznych warunkach, ponieważ pracuje codziennie przez 365 dni w roku i może się zdarzyć usterka. W takiej sytuacji bardzo ważne jest to, żeby był szybki dostęp do usługi serwisowej, jak i potrzebnych części. Przy wyborze wozu paszowego należy też zwrócić uwagę na jakość podzespołów, materiał, z jakiego wykonany jest wóz paszowy, jak i również na gwarancję. Równie ważne jest, jakie wyposażenie oferuje producent, jakiej jakości są podzespoły, z jakiego materiału jest wykonana maszyna, jak i również cena. Warto więc przekalkulować, czy maszyna, która ma nam służyć przez wiele lat codziennie, ma być tania czy dobrej jakości. Dziękuję za rozmowę. Czyli jaki kolor ma być? Dobry producent pomaluje panu na taki kolor, jaki pan sobie życzy. Ja lubię granat.